Poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Nazywam się Julian Podgórski, ja jestem doktorantem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ale w swojej karierze, powiedzmy, studencko-naukowej miałem okazję spędzić kilka miesięcy cieniem na Islandii, akurat szczęśliwie w czasie, kiedy tam trwała erupcja wulkaniczna. W ostatnim czasie znowu mamy wybuch wulkanu na Islandii, znowu ten temat ma szansę się gdzieś pojawić w mediach, więc pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć nie tylko o wulkanach, o Islandii jako o jakimś fenomenie geologicznym czy geograficznym, ale też o tym, jak ta obecność wulkanów, erupcji wpływa na życie mieszkańców Islandii. Zapraszam do zadawania pytań na czacie pisemnym w czasie mojej prezentacji, a kiedy skończę swoją prezentację, skończymy pokaz slajdów, to oczywiście będziemy mieli czas na odpowiedzi na te pytania oraz na zadawanie dalszych pytań, wtedy już nie tylko na czacie, ale też przez mikrofon głosowo. Wiem też, że mamy live na Facebooku, tak więc również na Facebooku zapraszam do zadawania jakichś pytań w komentarzach, tylko że tam właśnie spojrzę dopiero po zakończeniu swojej prezentacji. W takim razie możemy ruszać. I dlaczego? Zacznijmy może od krótkiego powtórzenia o samej Islandii. To jest wyspa na północnym Atlantyku, położona na środku ryftu atlantyckiego. Samo istnienie tej wyspy jest możliwe. Ta wyspa została stworzona dzięki procesom wulkanicznym, które w tym ryfcie zachodzą, dzięki temu, że właśnie tam z głębi ziemi wydostaje się ciepło, wydostaje się magma i w miarę jak się wydostaje przez ostatnie dziesiątki, setki, tysięcy, miliony lat, nabudowała się ta właśnie wyspa zbudowana ze skał wulkanicznych. I do dziś ta aktywność ryftu jest tam bardzo duża w porównaniu z tym, co znamy na co dzień. Oczywiście my mamy kilka systemów wulkanicznych. Jeden jest na południowym zachodzie tej wyspy, w tym półwyspie Reykjanes, gdzie teraz mamy aktywność wulkaniczną. W centrum wyspy mamy trzy strefy: zachodnią, wschodnią, północną, gdzie wszędzie są wulkany, są pola świeżej lawy, są erupcje, trzęsienia ziemi, wszystkie te aktywności, oraz pomniejszą strefę Snæfellsnes tutaj na zachodzie wyspy, na tym półwyspie. Po islandzku wulkan to Eldfjell i to jest też nazwa jednego z wulkanów. Jest to po islandzku góra i ogień, połączenie tych dwóch słów, czyli ognista góra. A najczęściej używanym słowem na erupcję wulkaniczną jest eldgos albo gos, przy czym gos oznacza również na przykład napoje gazowane. Na co dzień to jest tego typu słowo. Cała Islandia jest zbudowana ze skał wulkanicznych. W tych strefach, gdzie na tej mapie jest taka jasnożółty teren, to jest już wystygnięta skała wulkaniczna. Tam, gdzie mamy te szare, brązowe, pomarańczowe strefy, tam ta aktywność jest cały czas żywa, cały czas ta wyspa się rozbudowuje. I taką erupcją w ostatnich czasach, w ostatnim, powiedzmy, 10-20-leciu najsłynniejszą i powiedzmy taką, która była kamieniem milowym dla Islandii, była erupcja w 2010 roku wulkanu Eyjafjallajökull. Ten wulkan wybuchł w marcu, kwietniu 2010 roku i odznaczył się tym, że była to erupcja, która wyniosła do atmosfery ogromne, niesamowite ilości pyłów wulkanicznych i takich bardzo, bardzo drobnych materiałów, które zostały wyniesione tak wysoko do atmosfery i w takiej ilości, że ta chmura pyłów
rozeszła się po całej Europie, dotarła do Ameryki, dotarła nawet tak daleko aż na Syberię, jak tutaj widzimy na tej mapie. I ten pył był na tyle niebezpieczny dla silników samolotów, dla ich kadłubów, dla mechanizmów, że właściwie w całej Europie stanął transport lotniczy. Przestały być prowadzone loty, wszystkie linie lotnicze czekały, aż ta erupcja się zakończy, aż stężenie pyłu w atmosferze spadnie, żeby powrócić do normalnej działalności. I w tym czasie wszyscy zwrócili uwagę właśnie na Islandię, na to miejsce, na tę wyspę, która była do tej pory troszeczkę zapomniana na arenie międzynarodowej. Wszyscy wiedzieli, że jest taka wyspa, ale szczególnie dla turystów, wśród turystów Islandia cieszyła się raczej reputacją takiego miejsca, które jest odległe i bardzo drogie i raczej trudno się tam dostać. A 2010 to był już czas kryzysu finansowego, który Islandię uderzył szczególnie mocno. I te dwa czynniki, to że tam spadły ceny bardzo wielu produktów, w tym oczywiście turystyki, oraz ogromna reklama, ogromny PR, który Islandii przyniosła erupcja wulkanu, sprawiły, że stał się to niesamowicie popularny kierunek turystyczny. Mieliśmy do czynienia z wieloletnim boomem turystycznym i to jest taki moment w ostatniej historii, w której wulkan bardzo mocno odbił się na życiu i na w ogóle funkcjonowaniu Islandii, na Islandii. No i w związku z tym wulkany generalnie są jedną z tych atrakcji turystycznych, które przyciągają ludzi na Islandię. Oczywiście nie jest to jedyna atrakcja na Islandię. Podróżuje się też, żeby zobaczyć lodowce, żeby obejrzeć bezludny krajobraz reklamowany jako nietknięty ludzką ręką. I wulkany są atrakcją same w sobie, erupcje również. Same erupcje wulkaniczne, sam ten moment, kiedy wulkan wybucha, coś się dzieje, jest magnesem na turystów. I obecnie, właśnie w tej chwili, od mniej więcej miesiąca, mamy do czynienia z erupcją na południowym zachodzie wyspy. Na półwyspie Reykjanes wybucha wulkan w dolinie Fagradalsfjall. Ten wulkan jest o tyle godny uwagi, że znajduje się stosunkowo niedaleko drogi, stosunkowo niedaleko wsi, a nawet stolicy różnych wsi czy małych miasteczek i dość blisko stolicy kraju, w związku z czym jest tam się bardzo łatwo dostać. Poprzednia taka erupcja, którą ja pamiętam, w wulkanu Barðarbunga rozgrywała się w samym sercu wyspy i tam było bardzo trudno się dostać. W tym wypadku dotarcie w rejon erupcji jest niezwykle proste. Wystarczy po prostu podjechać samochodem w odpowiednie miejsce, przejść kilka kilometrów od drogi po stosunkowo łatwym terenie i już można oglądać, jak wulkan wybucha. I teraz pokażę Państwu, jak to właśnie może wyglądać. Jak tylko się dostanę do odpowiedniej karty na swoim przeglądarce. Jak zwinąć to. O, świetnie. Klik. Tu mamy, to jest biuletyn informacyjny, newscast takiego medium islandzkiego, anglojęzycznego, Reykjavik Grapevine. I wybrałem to dlatego, że po prostu bardzo dobrze tu widać, jak wygląda sytuacja. O, to jest dziennikarz, to nie jest geolog, to nie jest dziennikarz przyrodniczy, zwykły dziennikarz z tego portalu, który spokojnie przybył w rejon erupcji. Dzięki niemu i dronowi możemy popatrzeć, że tak właśnie wygląda ta świeża lawa, która od miesiąca wycieka z wulkanu. Widzimy, jak dużo ludzi tutaj przyszło i to też nie są badacze, to nie są geolodzy. To są zwyczajni turyści, czy mieszkańcy Islandii, czy pobliskich miast, którzy zrobili sobie po prostu weekendową wycieczkę w rejon erupcji wulkanicznej. Tak wyglądał Fagradalsfjall 2-3 dni temu. Ten materiał jest bodajże z 3 czy 4 maja. I w tej chwili można po prostu podejść w taki bardzo wygodny punkt widokowy, obserwować, nagrać sobie telefonem
żywą, gorącą erupcję wulkaniczną i cieszyć się w ten sposób tym zjawiskiem. To jest oczywiście niesamowita gratka dla turystów, dla wszystkich miłośników przyrody, geologii, ale sami mieszkańcy miasta w swoim codziennym życiu aż tak bardzo nie odczuwają wpływu tego, co się dzieje na swoją codzienność. I jeżeli ktoś mieszka w Reykjaviku, pracuje, nie wiem, w sklepie czy w szkole, to, że wulkan wybucha niedaleko, jest na pewno tematem do rozmów, jest takim ciekawym tematem, o którym można z kimś porozmawiać, można się wybrać na wycieczkę, natomiast raczej nie jest ta konkretna erupcja źródłem na przykład zagrożenia czy trzęsień ziemi. Choć oczywiście tu na miejscu też istnieje pewne ryzyko związane z podchodzeniem tak blisko do aktywnego wulkanu i w samym tym materiale można usłyszeć, że pogotowie już musiało odwozić stąd kilka osób, które zasłabły z powodu trujących gazów, które wydobywają się z tego wulkanu. Tak samo nie wolno podchodzić bliżej, nie wolno na przykład wchodzić na tę świeżą czarną lawę, gdyż jeszcze nie wiadomo, czy ona jest w głębi zastygnięta. I dlatego służby i wszelkiego rodzaju porady mówią, żeby podejść, zrobić zdjęcie, ale zdecydowanie nie wchodzić bliżej. Sama lawa jest niegroźna. Potem na końcu takiej erupcji wszystko, cały ten teren będzie wyglądał tak jak na tym drugim zdjęciu tutaj, właśnie w Holuhraun po erupcji wulkanu Bardarbunga. Wulkany oczywiście są atrakcją nie tylko kiedy wybuchają, ale również kiedy są zupełnie spokojne i przynoszą nam rozmaite ciekawe atrakcje. Na Islandii jest mnóstwo mniejszych, wygasłych wulkanów, są też duże wulkany, które nie są aktualnie aktywne, więc też mogą być po prostu przedmiotem turystyki, wspinaczki. I jednym z takich aspektów, który robi spore wrażenie na turystach, jest to, że wokół wulkanów mamy ciepłą po prostu ziemię. Można tam pójść, można wejść, nawet nie trzeba wchodzić na szczyt takiego wulkanu, dotknąć gruntu i po prostu ta ziemia jest ciepła. Czuć w dotyku to ciepło wydobywające się z głębi ziemi i w pobliżu wulkanów to ciepło dociera aż do powierzchni. Poza wulkanami to ciepło siedzi trochę głębiej, ja o tym jeszcze powiem, o energii geotermalnej, o tych kwestiach, więc proszę się tutaj nie martwić i też przygotować na takie cieplejsze tematy. Na takie mniejsze, wygasłe wulkany można sobie po prostu wejść, rzucić okiem do wnętrza krateru. Tutaj jest taki maleńki wulkan Eldbori, który stoi też kilometr, dwa od dużej drogi krajowej. On jest od średniowiecza wygasłym wulkanem, bezpiecznie każdy może sobie podejść bez wysiłku większego, wspiąć się na niego, on ma kilkadziesiąt, chyba jak nie mniej metrów wysokości i patrzeć z góry na ten wulkaniczny krajobraz. Mamy jeszcze sąsiedni krater tego wulkanu, który w czasach aktywności też był żywy, trochę z niego lawy wylatywało, a dzisiaj mamy już tylko pole lawy, które ma kilkaset lat zaledwie w skali geologicznej, to jakby wczoraj, porośnięte mchem, porostami. Turystów przyciąga nie tylko same w sobie wulkany, też wszystkie zjawiska, które się z nimi wiążą, które są wywołane tym, że ten wulkanizm jest albo był. Na przykład wszelkiego rodzaju gorące źródła, zarówno takie, w których można się kąpać, jak i takie, które są do kąpieli zbyt niebezpieczne, przyciągają i turystów, i samych Islandczyków. O samym gorącej wodzie jeszcze powiem. Tutaj skupię się raczej właśnie na przykład na gejzerach, które są bardzo spektakularną emanacją tego wynikłego z wulkanizmu gorąca w głębi ziemi, który podgrzewa wodę i wywołuje właśnie takie niesamowite wystrzały wody
z głębi Ziemi. O czym się często nie mówi, to jest to, że taki gejzer w momencie wystrzału oprócz wody gorącej pary wyrzuca z siebie również gazy wulkaniczne i każdy taki wybuch gejzeru przynosi zapach bardzo silny, siarki i raczej nieprzyjemny. Te niezwykłe krajobrazy, które wulkanizm na Islandii pobudował, przyciągają nie tylko turystów, nie tylko mieszkańców Islandii poszukujących jakiejś rozrywki czy ucieczki od miasta, ale też filmowców. Islandia mniej więcej od tego właśnie 2010, kiedy oczy świata zwróciły się na tę wyspę, stała się niemalże mekką filmowców. Bardzo dużo filmów zostało tam nakręconych, żeby właśnie wykorzystać te krajobrazy, które są bardzo niezwykłe dla większości ludzi na świecie. To są krajobrazy, które są bardzo obce, których nie mają w pobliżu, nie znają czy to z innych filmów, czy z własnego doświadczenia. W szczególności filmowcy robiący filmy science fiction, kiedy chcą mieć krajobraz obcej planety, albo nawet czasami księżyca, udają się na Islandię, na te pola gołej, twardej lawy, żeby takie niesamowite kosmiczne krajobrazy pozyskiwać, ale oczywiście nie tylko. Na przykład Gra o Tron spopularyzowała bardzo takie miejsce na Islandii, Dimmuborgir. Ta nazwa oznacza ciemne zamki czy mroczne zamki. To są takie formacje skał wulkanicznych, które są puste w środku, wyglądają rzeczywiście jak miasteczko zrujnowanych czarnych wież. I to miejsce zostało bardzo mocno spopularyzowane przez Grę o Tron. Ten serial skorzystał z tego miejsca, żeby tam kręcić. Często też filmy sensacyjne, takie jak niektóre z serii Jamesa Bonda czy Szybcy i Wściekli, wykorzystują Islandię jako miejsce do kręcenia scen zimowych, kiedy potrzebują łatwo dostępnego miejsca, które może zagrać Alaskę czy zamarznięte jezioro na Syberii. Tego typu scenerię łatwo uzyskać właśnie na Islandii bez kosztownej wyprawy w inne miejsca, które by taki krajobraz mogły zapewnić. Wulkanizm z kolei oprócz swojego znaczenia dla turystyki, właściwie od zawsze, od zarania ludzkiego osadnictwa na Islandii był zasobem naturalnym, był źródłem, jeżeli nie bogactwa, to przynajmniej ciepła i też poniekąd pewnych tradycji. I w dzisiejszych czasach wulkanizm jako zasób naturalny realizuje się z punktu widzenia przeciętnych ludzi na dwa najważniejsze soby, albo na dwa, powiedzmy dwa do trzech. Pierwszy jest taki, że jest to po prostu źródło energii elektrycznej i ciepła dla islandzkich domów. Wiele miast, szczególnie stolica czy półwysep Reykjanes, są zaopatrywane w ciepło dla centralnego ogrzewania, w energię elektryczną dzięki energii geotermalnej. Elektrownie takie jak tutaj na zdjęciu Nesjavellir czerpią gorącą wodę z głębi ziemi, z głębokich warstw. Ta woda jest tak gorąca, jest wrząca, a czasami nawet ma wyższą temperaturę, nawet niż 100 stopni, dzięki wysokiemu ciśnieniu, jakie panuje pod ziemią. I ta woda jest często wykorzystywana nie wprost, to nie zawsze jest tak, że tę wodę z głębi ziemi wprost się pompuje do rur, tylko ona jest po prostu wykorzystywana jako źródło ciepła, które ogrzewa jakąś inną wodę, która dopiero potem jest wysyłana do systemu ciepłowniczego, albo to ciepło jest zamieniane na energię elektryczną i odsyłane do sieci. I taka energia elektryczna oczywiście jest bardzo tania, dlatego że bardzo tego ciepła z głębi ziemi nie zabraknie. Same te instalacje nie są aż tak kosztowne, ani aż tak technologicznie czy środowiskowo wymagające, jak na przykład węglowe elektrownie, w związku z czym na Islandii energia elektryczna jest bardzo tania, również dlatego, że
Islandczycy czerpią dużo energii z hydroenergetyki, z tam stawianych na rzekach. I to jest drugi aspekt wykorzystania tego ciepła i wulkanicznego ciepła jako zasobu naturalnego. Na Islandii znajduje się wiele i przetwórni, wiele hut, na przykład aluminium, które wykorzystują to, że ta energia jest tak bardzo tania, żeby przetapiać, przetwarzać na przykład aluminium. Okazuje się, że bardziej opłaca się dostarczyć rudy aluminium na Islandię, na miejscu je przetopić, korzystając z tej taniej energii elektrycznej, a następnie odesłać do Europy czy do Stanów, niż budować energochłonne przetwórnie gdzieś bliżej złóż czy bliżej rynków zbytu. Te huty są obecnie jednym z, może nie kluczowych, ale znaczących źródeł przychodu dla gospodarki islandzkiej. Najważniejsze cały czas pozostają rybołówstwo i turystyka dla islandzkiej gospodarki. Czyli Islandczycy otrzymują nie tylko ciepło domowe i energię elektryczną, zastrzyk finansowy związany z wykorzystaniem taniej energii dla przemysłu oraz gorącą wodę, w której można się kąpać. I kąpiele w gorącej wodzie naturalnego pochodzenia są tradycją na Islandii praktycznie od zarania ludzkiego osadnictwa, od czasów, kiedy wikingowie przybyli na Islandię, odkryli, że gorąca woda wydobywa się z ziemi, można ją wykorzystać do kąpieli czy do nawet ogrzewania domostw. I ta gorąca woda w ziemi ma to do siebie, że jest bardzo wysoce nasycona różnymi minerałami, przede wszystkim siarką. Błękitna Laguna jest takim ośrodkiem, który jest bardzo nastawiony na turystów, położonym blisko lotniska, blisko stolicy Islandii, gdzie każdy może przyjść i oczywiście za odpowiednią opłatą skorzystać z takiego wulkanicznego spa, wulkanicznego z wodą, tak silnie namineralizowaną, tak pełną różnych minerałów, że jak spojrzą Państwo tutaj na zdjęcie, ta woda jest wręcz turkusowa. Ona ma taki niezwykły, błękitnawy kolor właśnie dzięki zawartości tych wszystkich dobroczynnych dla skóry minerałów. Błękitna Laguna też przerabia tę wodę, czerpie z niej, robi kosmetyki dosyć ekskluzywne. Natomiast sami Islandczycy niewielkich, to nie są wprost gorące źródła, takich jacuzzi, wanien z gorącą wodą, które są zlokalizowane przy basenach miejskich albo po prostu jako niezależne instalacje i one są już zupełnie zwyczajne, można z kolei już za niewielką opłatą, tak jak za wejście na basen, skorzystać na przykład właśnie z basenu, a następnie posiedzieć sobie w gorącej wodzie. Wydawałoby się, że to jest takie coś zupełnie normalnego, że przy basenie mamy gorące wanny z jacuzzi, ale na Islandii jest to pociągnięte do jeszcze większej skali i samochodzenie do tych gorących wanien jest częścią i tradycji, i codzienności dla Islandczyków. Zobaczyliśmy sobie, ile dobrego, ile ciekawych, ładnych, wartościowych rzeczy nam wulkan może przynieść, to spójrzmy sobie trochę, czy wulkan może nam przynieść jakieś, Islandczykom znaczy, bo nam to dopiero przyniesie, jak będzie naprawdę duża erupcja, czy może Islandczykom przynieść jakiś problem, jakąś uciążliwość. I w ostatnim czasie, w ostatnich kilkudziesięciu latach, raczej z pewnym wyjątkiem, o którym jeszcze powiemy, tak nie było. Te wulkany są w dużej mierze rozlokowane daleko od osad ludzkich, daleko od dużych miast, więc nawet jeżeli dzieje się coś spektakularnego, czy nawet tak duże erupcje jak Eyjafjallajökull się wydarzają, to one wtedy zazwyczaj nie wywołują strat w ludziach, nie niszczą miast. A to, co ja pamiętam jako największą uciążliwość związaną z wybuchem Bárðarbunga w Reykjaviku, było to, że wiatr, kiedy wiało od strony wulkanu,
przynosił do Reykjaviku, nawet do stolicy położonej wiele, wiele dziesiąt, jak nie sto kilkadziesiąt kilometrów dalej, po prostu przynosił te wyziewy wulkaniczne i rzeczywiście można było po prostu w powietrzu wyczuć zapach taki siarkowy, taki bardzo nieprzyjemny. On jeszcze nie był na tym poziomie, żeby rzeczywiście mógł wyrządzić komuś krzywdę, natomiast we wsiach, które są cały czas położone bliżej tego wulkanu, ludzie rzeczywiście zwracali na to uwagę, wystawiali na przykład na dwór miski z sokiem z kapusty i sprawdzali, czy stężenie tych związków w powietrzu rzeczywiście jest na tyle duże, żeby odbarwić te roztwory, które oni wystawiali. Jeżeli no to znaczy, że być trochę ostrożnym wychodząc na zewnątrz. Taką uciążliwością w owym czasie i podejrzewam, że w tej chwili też jest pilnowanie tego terenu, gdzie erupcja się dzieje. Ludzie oczywiście, jak wspomniałem, ciągną do takich wydarzeń, chcą je oglądać, chcą robić sobie selfie z wybuchającym wulkanem. Dla służb islandzkich jest to pewne utrapienie, gdyż bardzo wiele osób po prostu zachowuje się nieodpowiedzialnie przy takiej erupcji w pobliżu niebezpiecznego wulkanu i wtedy wiele służb jest postawionych, może nie, że cały czas na nogi, ale są w gotowości przede wszystkim służby ratunkowe, żeby ludzi z takich obszarów bliskich erupcji ratować, wyciągać. Obecnie w przypadku tego wybuchu, tej erupcji, którą przed chwilą Państwu pokazywałem, to nie jest duży problem, bo rzeczywiście ten wulkan jest blisko drogi, dosyć łatwo tam dotrzeć, natomiast w przypadku Barfarbunga tych kilka lat temu władze bardzo duży nacisk kładły na zakaz zbliżania się do tego wulkanu osób nieupoważnionych, na to, że na przykład wycieczki awionetkami nad wulkan były podejmowane na własną odpowiedzialność ludzi, którzy tam ruszali, bo po prostu koszt i nakład wyprawy ratunkowej w takie miejsce był tak duży, no, że władze nie chciały po prostu brać za to odpowiedzialności, gdyby coś tam się miało stać, bo po prostu mogłoby się okazać, że nie udałoby się kogoś z terenu erupcji położonego tak daleko od jakiejkolwiek osad uratować. Z kolei takim bardziej pozytywnym aspektem w tamtej erupcji i przypuszczam, że obecnie jest tak samo, jest kwestia nauki. Geolodzy, geografowie, wulkanolodzy, wszelkiego rodzaju specjaliści nauk o Ziemi, kiedy dzieje się coś takiego jak teraz, jak w Barfarbunga, mają szansę robić naukę na gorąco. Dosłownie te wyprawy, najpierw po próbki, później, żeby zbadać stężenie gazów, skład tych gazów, żeby przebadać próbki lawy w laboratorium, żeby sprawdzać, jak rozchodzą się różne związki chemiczne, żeby sprawdzać, jak wygląda rozkład trzęsień ziemi w momencie takiej erupcji. To wszystko postawiło na nogi całą geograficzną, geologiczną społeczność Islandii. Pamiętam, że w owym czasie erupcji w budynku nauk o ziemi niemalże codziennie były spotkania, takie briefingi właśnie załogi pracowników Wydziału Geologii, Wydziału Geografii, na którym omawiano, na samym początku omawiano, w jaki sposób można się tam dostać, jakie środki bezpieczeństwa muszą podjąć ci naukowcy, żeby się udać do wulkanu. Później, jak już jakieś wyprawy terenowe zostały zrealizowane, omawiano, jakiego rodzaju eksperymenty będziemy prowadzić, jakiego rodzaju analizy w laboratoriach, a później, kilka tygodni później, już mieliśmy regularnie wyniki tych badań, pokazywano skład chemiczny tej lawy, stąd wnioskowano, z jakiej głębokości ta lawa, którą każdy mógł obejrzeć na żywo na jakichś kamerach czy na dronach, jak bardzo wiele udawało się na bieżąco dowiedzieć i zobaczyć o takim wulkanie. Natomiast nawet w sytuacjach jakichś bardziej problematycznych związanych z wulkanami, no Islandczycy mają poczucie humoru, jak myślę wszyscy, i również coś takiego jak wybuch wulkanu potrafią przekuć w żart, w mem
I jednym z takich żartów, który pamiętam, że funkcjonował przy tej erupcji, kiedy ja byłem na Islandii i również żyję teraz, jest strona internetowa erkomideldgos.is. I to jest strona, na której jedyne co jest napisane, to erkomideldgos, to jest po islandzku, czy jest erupcja. I pod spodem mamy wielkimi literami jał, czyli tak, jest teraz erupcja, każdy może sobie wejść rano po obudzeniu na stronę erkomideldgos i zobaczyć, czy jest erupcja, czy nie ma erupcji. Jak erupcja przestanie być aktywna, to autorzy tej strony podmienią te słowa na nej, wtedy będziemy wiedzieli, że już nie ma erupcji. A jako uprzyjemniać czasu na tej stronie jest również zamieszczona playlista na Spotify, na której mamy bardzo dużo utworów islandzkich i nie tylko islandzkich, też różnych znanych na cały świat muzyków, piosenkarzy, których tytuły w jakiś sposób są związane z albo z erupcją, albo z wulkanami, z trzęsieniami ziemi, czy z samym tym miejscem, gdzie to się wszystko teraz rozgrywa. A teraz opowiem o tym przypadku, jednym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy erupcja wulkaniczna rzeczywiście była rzeczywistym, faktycznym zagrożeniem dla ludzi, dla Islandczyków. W 1973 na małej wyspie Heimaey na południe od Islandii wybuchł wulkan Eldvik. Ta erupcja zaczęła się jako wybuch szczelinowy, po prostu nagle w ziemi otworzyła się szczelina i zaczęła z niej wypływać, wybuchać lawa. W kolejnych takich niedużych, ale regularnych i dość gwałtownych erupcjach wylewało się coraz więcej i więcej lawy. Mieszkańcy tego miasta oczywiście się przestraszyli i szybko władze Islandii zorganizowały akcję ratunkową, akcję ewakuacyjną wszystkich ludzi z tej wyspy. Ten epizod został zarejestrowany przez oczywiście ludzi, którzy w tamtym czasie żyli. Mamy filmy, mam nadzieję, że odnajdę, jest. Przepraszam za reklamę. Film z 1973 obrazujący właśnie tą erupcję, wybuch tego wulkanu oraz związane z nim wydarzenia i akcję ratunkową. Lawa wylewała się najpierw ze szczeliny w ziemi, później z utworzonego z tej lawy stożka przez wiele dni. Ludzi udało się szybko ewakuować, nikt nie zginął, także tutaj pod tym względem na szczęście nie doszło do najgorszej tragedii, natomiast faktycznie ta ewakuacja dla wielu osób była wielkim przeżyciem, może nawet wielką traumą. Pamiętam, jak byłem na tej wyspie, jak oglądałem muzeum poświęcone temu wybuchowi wulkanu, to napisane tam było, że wiele osób nie zdecydowało się powrócić na wyspę, pozostali w Islandii właściwej. Wybuch zniszczył 1/5 zabudowy, wiele domów zostało też uszkodzonych, a takim też ważnym i pamiętanym epizodem tego wybuchu było ratowanie portu. To miasto utrzymuje się z rybołówstwa oczywiście. Dla rybołówstwa potrzebne są kutry, potrzebne są statki rybackie. I kiedy lawa wybuchała i spływała powoli w dół zboczy i do oceanu, pojawiło się zagrożenie, że jęzor lawy odetnie port od reszty oceanu, że tak jakby te dwa brzegi tej zatoki się połączą w wyniku wypływu świeżej lawy. Dlatego islandzkie służby zorganizowały swoje statki, wypożyczyli nawet statki pompujące od Stanów Zjednoczonych i cały czas pompowano wodę morską na powierzchnię tej płynącej lawy, na te świeże skały, żeby jak najbardziej opóźnić ruch, postęp tej skały, żeby uratować port, żeby zapewnić, że ten port nie zostanie zamknięty, zalany lawą. Przedsięwzięcie okazało się wielkim powodzeniem. Udało się uratować port. Miasto po ustaniu erupcji oczywiście odżyło. Dzisiaj każdy może tam pojechać.
zobaczyć muzeum erupcji, zobaczyć domy przykryte czarną, świeżą skałą i muzeum, takie malutkie Pompeje, sobie odwiedzić. Drugim sposobem, w jaki wulkan sprawia zagrożenie, wulkanizm sprawia zagrożenie dla Islandczyków, to tak zwane Jökulhlaup. Jökulhlaup jest to nagła powódź związana z lodowcem, w jaki sposób? Najczęściej z rzekami lodowcowymi, które są zasilane wodą stopniającego lodowca. I przypadkiem takich drastycznych Jökulhlaupów jest sytuacja, kiedy jakiś wulkan wybucha, a jest jednocześnie kryty lodowcem. Wiele wulkanów na Islandii ma lodowce na swoim szczycie, są to wysokie góry, więc łatwo, żeby się tam jakiś lód, lodowiec utrzymał. I kiedy nagle gorąca lawa się wydostanie z głębi ziemi, zderzy z lodem, no to mamy do czynienia z bardzo nagłym topnieniem i spływem nagłym ogromnej ilości wody w dół takiej rzeki lodowcowej. Większość tych rzek nie... Większość tych Jökulhlaupów nie jest bezpośrednim zagrożeniem. W dolinach tych rzek nie ma dużych miast, nie ma jakichś wielkich osad, natomiast często zdarza się, że zalewane są pola, że zalewane są pastwiska, na których wypasają się owce, a największą uciążliwością jest sytuacja, kiedy taki Jökulhlaup zmywa na przykład mosty. Mostów w Islandii nad rzekami lodowcowymi jest bardzo wiele, gdyż te rzeki przecinają teren i po prostu nie da się inaczej poprowadzić drogi na przykład dookoła całej wyspy, żeby nie było konieczności budowania takich mostów. I w sytuacji, kiedy ta fala powodziowa jest naprawdę duża i naprawdę silna, zdarza się, że te mosty po prostu są zabierane do morza razem z tą wodą, co jest czasami dużą uciążliwością, bo dla wielu małych miejscowości taki most jest jedyną drogą, jedynym połączeniem z większą siecią drogową i z innymi większymi miastami. Więc wtedy mieszkańcy takich miejscowości potrafią zostać, może się tak zdarzyć, że zostaną odcięci od świata, wtedy pozostaje im na przykład przeprawa jakąś łodzią czy promem przez taką rzekę, co też jest bardzo trudne w czasie takiego wezbrania, bo mamy dużo silniejszy nurt niż zazwyczaj. Ta rzeka staje się dużo szersza, głębsza, więc jeżeli kogoś Jökulhlaup odetnie od cywilizacji, no to wtedy jest to rzeczywiście odcięcie. Tak samo zdarza się, że mosty na drodze obiegające Islandię dookoła bywają w ten sposób uszkodzone i to z kolei już bywa też duży problem dla komunikacji międzymiastowej, która w wielu przypadkach się opiera na tej właśnie drodze obiegającej Islandię, drodze numer jeden. I jeżeli ta droga staje się niedrożna, przerwana, to nagle okazuje się na przykład, że trzeba jechać w drugą stronę znacznie dłuższą trasą. Dziękuję bardzo za uwagę w czasie tego webinarium. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.